sytuacja, której nie ma. Czas spędzany z Rutką jest radosny. Letnie dni mijają jeden za drugim tak szybko, że w kalendarzu do końca wakacji zostaje ich już kilka tylko. Zosia od rana do nocy przebywa poza domem i nawet nie doskwiera jej tak bardzo nieobecność mamy. Obie z ciotką Różą dogadują się bez słów. Gdy Zosia codziennie tuż po śniadaniu zbiega na dół, ciotka podjeżdża na wózku do okna i rzuca jej przez nie słodką drożdżówkę albo kajzerkę obłożoną soczystą szynką. Na wypadek, gdybyś zgłodniała, woła. Ale Zosia nigdy nie jest głodna. Drugie śniadanie oddaje Rutce. Lubi patrzeć, jak przyjaciółka niecierpliwie rozrywa pergamin, zatapia zęby w smakowitej kanapce i pochłania ją w 3 sekundy. Zosia nie wie, czy to od kalorycznych bułeczek, czy od częstych wypraw na Marysin, ale policzki Rutki wreszcie nabierają kolorów. Stają się pełniejsze, a piegi lśnią na nich żywszymi barwami. Ale dziś Rutka jest znowu smutna, jakby trochę przezroczysta. Zosia nie lubi takich dni, bo wtedy ją samą otula jakiś niezmierzony żal. Co ci jest? Chcę ją przytulić, ale Rutka rozpuszcza swoje długie do ziemi włosy i skrywa się pod nimi, jak w namiocie. Jest tu ciemno i cicho. Nie słychać nic oprócz drzewnej melodii. Meine idische Mame, wracam do ciebie za 6 dni. Meine idische Mame, po nocy dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep, ten na rogu tam, więc przyjeżdżam, bądź zdrowa, resztę powiem sam. I co było dalej? Zosia koniecznie chce się dowiedzieć, bo nie może znieść tajemnicy, która czai się w piosence. Ale Rutka nigdy nie śpiewa jej do końca. Dziś nie ma humoru. Nie chce bawić się w sklep, nie chce kąpać szmacianych lalek, ani grać w klasy, chociaż Zosia przyniosła właśnie nowiutkie pudełko kolorowej kredy. Ma też najświeższy numer gazetki Co warto wiedzieć. Zaczyna więc czytać na głos w nadziei, że jakoś Rutkę rozweseli. Naukowcy dokonali sensacyjnego odkrycia. Zaledwie w odległości 40 lat świetlnych od naszej galaktyki istnieje diamentowa planeta. Prawie 50 razy większa diamentowa planeta? Może tam są moi rodzice? Czy nie napisali czasem, jak długo się tam jedzie? Ile to jest tych 40 świecących lat? Ożywia się Rutka. Świetlnych, nie świecących. To strasznie daleko. Nie wiem, czy w ogóle można. No pewnie, że można. Rodzice pojechali tam zwykłym pociągiem. Nie bujaj. Pociągi nie odjeżdżają w kosmos. Zosia próbuje wyprowadzić ją z błędu. Ta Rutka czasem mówi od rzeczy. A właśnie, że odjeżdżają. Ze stacji Radegast. I co na to powiesz? Nie ma takiego dworca w Łodzi. Jest Łódź Widzew, Łódź Kaliska i Łódź Hojny. Ale żadnej Radegast nie ma. A właśnie, że jest. Nie ma. Jest. Założymy się? Bądź tu o 12 w nocy, a sama się przekonasz.